10 grzechów Polsatu, czyli porozmawiamy o wpadkach czy też celowych zagraniach najgorszej stacji telewizyjnej w Polsce. Wydarzenia. Zaczynamy od tematu dość oczywistego. Wydarzenia Polsatu są bardzo propagandowe i ciężko się dziwić, gdyż pan Solasz jest byłym agentem PRL-u. Ponadto, kurczę, jest to telewizja prywatna, nie państwowa, także trzeba sobie otwarcie powiedzieć, kto płaci, ten ma. Najlepszym przykładem, jak działa Polsat, są ich wydarzenia z dnia, w którym przyjęto akta 2. Pewien użytkownik wykopu poświęcił się i obejrzał, co mają do powiedzenia różne stacje i tak oto Polsat. Wiadomość pierwsza. Sędziowie w stanie spoczynku. 3 minuty 30 sekund. Wiadomość druga. Węgry plus wypowiedź dudy. Czas 3 minuty 55 sekund. Wiadomość trzecia. Umorzenie sprawy wobec kobiet, które blokowały marsz. Czas 2 minuty 45 sekund. Wiadomość czwarta. Szczyt papieża w sprawie pedofilii. Czas 18 sekund. Wiadomość piąta. Skatowany przez ojca. Czas 2 minuty 50 sekund. Wiadomość szósta. Wypadek ciężarówek i o kierowcach. Czas 2 minuty 25 sekund. Wiadomość siódma. Gang złodzieje znów, czas 2 minuty 40 sekund Wiadomość 8 Przeszczep wątroby i serca, czas 2 minuty 30 sekund Wiadomość 9 Jacht Isle of Poland, czas 2 minuty 45 sekund O, akta 2, czas 0 minuty 0 sekund Dla porównania, wiadomości na TVP Wiadomość numer 1, akta 2 i przyjęcie dyrektywy, czas 2 minuty 50 sekund Można? Można Życie Pi jest to tajwańsko-amerykańsko-angielski dramat przygodowy z elementami fantastyki z 2012 roku w reżyserii Angalii. Chłopiec o bardzo bogatym życiu duchowym szuka odpowiedzi na swoje pytania w hinduizmie, chrześcijaństwie i islamie, odnajdując w każdym z tych religii tę samą prawdę o Bogu. Kluczowa jest ostatnia scena filmu, jak się domyślacie. Ponoc jest najważniejsza i jest tak głęboka, że potrafi zmienić światopogląd. To już kwestia gustu. Film trwał ponad 2 godziny 40 minut, z czego oczywiście 30 minut Stanowiły reklamy, i w ostatniej sekwencji filmu, kiedy nastąpił ten kluczowy moment, Polsand wyłączył dźwięk i wpuścił lektora. Telewizja ogólnie poprawiła swój błąd i puściła film jeszcze raz, ale kurczę. Jest to poważna instytucja i powinni czegoś takiego pilnować, tak? Gale bokserskie, no właśnie, kiedy Polsat jest organizatorem jakiegoś wydarzenia, na przykład Polsat Boxing Night, może robić co chce. Tak, to jest ich impreza i oni stawiają warunki. W 2011 roku nadszedł jednak taki moment, że Kliczko stanął naprzeciwko Adamka, wielka walka. Na 20 dni przed galą, Polsat nadal nie był w stanie powiedzieć, czy walkę pokaże. Kiedy okazało się, że ją pokaże, okazało się również, że będzie to jedynie. Pay per view. Przegląd sportowy to wydarzenie skomentował tak: szansa na to, że walkę Adamka z kliczką kibice obejrzą w otwartej polskiej stacji jest bardzo mała, a właściwie żadna. Usłyszeliśmy od osoby świetnie znającej temat. Jak z tego wybrnęli Polacy, niemiecka telewizja RTL transmitowała to za darmo. Ogarniacie? W Polsce walka walczy Polaka trzeba oglądać to w niemieckiej telewizji czeski film po prostu. Wilk z Wall Street, amerykański dramat biograficzny w reżyserii Martina Scorsese. Scenariusz filmu oparto na wspomnieniach Jordana Belforda, wydanych pod tym samym tytułem. Światowa premiera filmu nastąpiła 25 grudnia 2013 roku. Film wyśmiewa te korpo ludy i świat dużych firm. Pokazuje jak głupi to są ludzie i dla pieniędzy zrobią wszystko. Chociaż teraz to już nie trzeba tego udowadniać. Wiemy jak to wszystko wygląda, tak? No dobra. Polsat pokazał ten film. Produkcję bardzo lubię, ale na szczęście ogląda. Ja ją w kinie, a nie na tym badziewnym kanale. I co się okazało? Polsat ocenzurował większość scen. No i ja jeszcze bym zrozumiał, że Jonah Hill masturbujący się na jachcie to za dużo dla takiego solarza naszego. Nawet bym zrozumiał ocenzurowanie scen z Margot Robbie. Spoko. No, ale po prostu coś takiego? No, bez jaj. A żeby było ciekawiej film był wyświetlany zaraz po przejęciu władzy przez Pis. I już się zaczęły pojawiać wpisy w internecie, że PiS swoje religijne prawo wprowadza i grzeczną poprawność promuje. I to religijna nagonka, a co się okazało? Że ten cyrk przyszedł z Europy, bo w postępowej i nowoczesnej Europie się puszcza tak filmy. Także to nie religijny PiS, tylko ta postępowa Europa. Tak czy inaczej, zwalili dobry film. Pogoda. Serio, pogoda się nie sprawdza. Znaczy, ja tam i tak nie oglądam, jak chcę wiedzieć, jaka jest pogoda, to wyjrzę za okno, ale kumpel stwierdził, że ja nigdy się nie sprawdza i jak robię film o Polsacie, to muszę koniecznie o tym powiedzieć, bo to sprawa życia i śmierci. To mówię. Miałem tu powiedzieć o reklamach, ale wiecie, kapitalizm. Ich telewizja, ich warunki. Tak jak i na tym kanale. Dlaczego ja? Inne badziewia, para dokumenty wymyślił Polsat przynajmniej w Polsce. To oni zaczęli od dlaczego ja później były trudne sprawy i tak już to poleciało dalej i przyniosło się później na inne stacje. Wiecie, na YouTubie można znaleźć jakieś tanie słabe produkcje, których się nie da oglądać, bo ktoś chce mieć swój programik. Nagrywa to i ma. Ale kurde, Polsat zarabia miliony, a nie jest w stanie zrealizować dobrej produkcji. W pewnym momencie zdał po prostu sobie sprawę, że no, nie zrealizuje dobrego serialu? Więc zaczął robić dużo bardzo słabych seriali, i obawiam się, że im się to zwraca. Nie oglądajcie tego po prostu, bo nawijacie im oglądalność. Sami tworzycie to, i właśnie dzięki temu, że to oglądacie, te programy istnieją. Tomasz Hajto. I ogólnie komentatorzy w Polsacie. Wiecie, ciągną oni kupę kasy, o czym opowiem za chwilę, i nie dają w zamian nic. Jakość jest po prostu zerowa. Nie wiem, czy akurat oglądacie piłkę, ale no, pan Hajto to jest po prostu mistrz wspaniałych komentarzy. Facet w ogóle nie potrafi komentować, a ci ich specjaliści to jest jakaś porażka. Ale ja, tak jak wspominałem, temat rozwinęł za chwilę, także tutaj tego nie rozwijam, żeby nie powtarzać dwa razy tego samego. Liga Mistrzów. No właśnie, dotąd Ligę Mistrzów transmitował Kanal Plus. Płaciło się abonament dla NC+, UPC czy innej platformy, a dodatkowo trzeba było te 30 czy 40 zł zapłacić za pakiet sportowy. Dostawało się Ekstraklasę, Ligę Angielską, Hiszpańską, Ligę Mistrzów, no wszystko. W końcu tak sumując, wszystko wychodziło dobre 100 zł miesięcznie, więc Kanal Plus, dzieląc się z innymi stacjami na przykład z Eleven Sport, dawał wszystko, co potrzeba fanowi piłki nożnej i dawał to w najwyższej jakości. Popatrzcie na Polską Ligę na Kanal Plus. Przecież to jest jakość na poziomie europejskim, a co dopiero Liga Mistrzów. No, no właśnie. Od 2018 roku Polsat przejął Ligę Mistrzów i co? Pay per view zakodujemy i niech płacą jak to Polsat. No ale UEFA, czyli organizator rozgrywek, powiedział, że nie, 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 my się nie zgadzamy, to ma być na normalnych kanałach. To co zrobił Polsat? Otworzył nowe, normalne kanały, tylko że płatne oddzielnie. I załóżmy, że za telewizję płacicie 60 zł za kanały sportowe, dopłacacie 40 zł, co daje nam 100 zł, a tutaj Polsat jeszcze za Ligę Mistrzów chce dodatkowe 40 zł, a Liga Mistrzów jest średnio dwa razy w miesiącu, czyli za 4 dni oglądania meczów chcą 40 zł miesięcznie. Żenada. Ja rozumiem, gdyby oni dali jakość, żeby to było naprawdę wypasione, żeby była jakaś inteligentna multiliga, czy oglądanie kilku spotkań w tym samym momencie. Nie, ich Liga Mistrzów jest na poziomie niższym niż Polska Liga w Kanal+. Plus. Zobaczcie, to są eksperci w Polsce, grał na przykład Liverpool. Ta babka zastanawiała się, czy Firminio patrzył jednym okiem, czy może dwoma na bramkę. Pana Sewicz, to nie wiem co tutaj robi w ogóle. Tragedia. Tym bardziej, słuchajcie, ja mam propozycję. Przygotuję petycję kierowaną do UEFA na temat Polsatu, bo oni tak naprawdę wprowadzają płatne kanały, i wprowadzając to, minęli przepisy UEFA zakazujące tego. A biorąc pod uwagę, że mam jakąś możliwość rozpromowania takiej petycji, to się może udać. Także dajcie znać, czy według Was taka inicjatywa jest słuszna. Jak będzie słuszna, to postaram się ją zrealizować. Mistrzostwa Świata w siatkówce. Co tu dużo mówić, Polsat je zakodował. Pozwolę sobie tutaj zacytować ponownie przegląd sportowy. Stacja pana Solorza sprzedała prawa do 168 krajów. My chcieliśmy, czyli TVP, jedynie mecze Polaków i kilka innych spotkań, które zamierzaliśmy oczywiście pokazać w otwartym kanale. Dla nas to priorytet. Czy rzeczywiście nasza oferta była niższa niż koszty produkcji? Jak twierdzą szefowie Polsatu, w żadnym wypadku. Jeśli według wyliczeń Polsatu realizacja jednego meczu kosztuje ich 70 tysięcy złotych, to proponowana przez nas cena za te kilkanaście spotkań, którymi bylibyśmy zainteresowani, była wielokrotnie. Wielokrotnie wyższa od kosztów produkcji. Przegrani są przede wszystkim kibice, którzy muszą zapłacić. Powiedział Włodzimierz Szaranowicz, dyrektor sportu w TVP. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej Super Express Sport pisze. Gdzie oglądać wszystkie mecze Euro 2016 w telewizji? We wtorek Polsat ujawnił, ile za pełny pakiet, czyli dodatkowe kanały muszą zapłacić jego abonenci. Możliwości są dwie. Abonenci, którzy przedłużą umowę na kolejne 24 miesiące, dostaną dodatkowe kanały bez dodatkowych opłat. A ci, którzy nie chcą przedłużyć, zapłacą 79 zł. Kto od początku zakłada Cyfrowy Polsat, za Polsat Max zapłaci 100 zł miesięcznie. Nie. Znaczy ja to muszę komentować.